wszyscy się mnie pytają, co się zmieniło. Więc poza lokalizacją, proszę Państwa, w zasadzie zmieniło się wszystko. Wszystko czasami jest tak, że musi się wszystko zmienić, żeby było tak jak zawsze. Ale proszę Państwa, tu rzeczywiście jest tak, że i zaplecze, i góra, i to co dzieje pod ziemią, i to co dzieje na zapleczu tej sceny, jest po prostu inne. Wszystko zostało zmienione. Może jeszcze, proszę Państwa, tu widzicie zdjęcia z przedstawień, które się na tej malarni odbywały. Może tam jeszcze duchy intymnych lęków fazy delta, skromienia złośnicy się będą pojawiały. I mam nadzieję, że ten repertuar, który będzie grany na tej scenie, no wejdzie znowu widzów, publiczność naszej trójmiejskiej, publiczności pomorskiej, wybrzeżowej, publiczności, która nas bardzo chyba akceptująco przyjmuje. Więc proszę Państwa, przekręcamy tutaj. I zapraszam teraz tutaj. Sobie... A to już wystrzeliło, Dajcie tu dla pana marszałka jeszcze jeden nabój. Szybko, no. No ludzie, no. Nie ma już więcej? No to szybciutko dajcie tutaj, no. Nie działa. Specjalnie dla nas. Uwaga. Słuchaj ty, zobacz. Jedną w jedną, drugie w drugą. Będziemy tak. Dwa tygodnie później. Próbuj tą, może ta zadzie. Jeszcze tak? Dobrze spać i innymi rzeczami zajmuje. Lepiej nożyczki. Ja cię przepraszam. No to taki mały falstart. Ale brawa, proszę Państwa. Panie prezydent. Jest oczywiście scenografia już do przedstawienia, tak? Zanosimy, ale to już bo za godzinę, proszę Państwa, będzie wszystko. No, to pewnie najwięcej kosztowało to, czego nie widać. No jak zwykle. Dokładnie tak. Jesteśmy w pomieszczeniu, które tu jest 1,5 metra podniesione, proszę Państwa. I będzie to tak, no, możliwość 1,5 metra mamy tam swoje urządzenia. Klimatyzacyjne, wentylacyjne, to wszystko jest tu zmienione. Na górze jest, proszę Państwa, cały park odmieniony. Akustyka poprawiona, bo jej w ogóle nie było. Na dol, na górze jeszcze są jeszcze apartamenty. O, wózka, ale dla widzów mamy hotele w ilości 130 miejsc, proszę Państwa, w różnych zależności. Widownia mobilna, będziemy mogli oczywiście, zapraszam tutaj, będziemy mogli oczywiście ustawić w zależności. Panie dyrektorze, i teraz ile trwa remont do brzegu? Pan powiedział dwa lata? Dwa sezony, tak, proszę Państwa, za dwa sezony to, mamy zrobić. Przez te dwa lata gracie tu i tu. Gramy w Sopocie, gramy w aptece, gramy tu i po tych dwóch pełnych, mam nadzieję, ja trzymam kciuki, bo to ambitne. A jeszcze liczymy na to, że u pana profesora Limona będziecie grać. Liczymy tu na pana profesora, że jednak nas puszczy. Panie dyrektorze, że po symbolicznych kwotach, bo to jest ważne. Mamy świadków, proszę Państwa, więc Jurek nie ma zdejścia. To jest duża otwartość na pewno. Tu, bo tam jest duża scena już, tak? No, chodźmy, zobaczmy. Proszę Państwa, tu mamy aktorzy, będą wchodzili tędy, do garderu. Tam jest tyrystorownia, nie wszyscy tam powinni wchodzić, więc tak to będzie wyglądało. Tutaj, chodźcie, to wszystko się zmieniło. Jest winda, która po prostu elementy scenografii puszcza do góry, zjeżdżamy do góry, wjeżdżamy, no to, ale teraz drzwi, dużej sceny. Tam te drzwi prowadzą na dużą scenę. Czyli tak, to jest ten przesmyk, tak, będzie który ten cały ciąg, tak, będziemy mogli tutaj tędy wyprowadzić.
Będziemy, to są wszystko drzwi też oczywiście. Działa? Pożarowe. Bez zarzutu? Na gwarancji jeszcze. Jeszcze na gwarancji, ciągle na gwarancji, tak. Wszystko jest na gwarancji. Pan jest, pan prezes trzeba pilnować. Tu, proszę Państwa, jest tak, że tędy się będzie, gdzie jest pan marszałek. Marszałek Windows. Panie marszałku, tak. Tędy wchodzą. Panie marszałku, chodź. Panie marszałku. Tędy aktorzy. Tu nigdy nie będziesz mógł chodzić. Tu jest, proszę Państwa, tu już jesteśmy w garderobach, tam jest dyrektor, tu aktorzy wychodzą tędy. Gdzie my jesteśmy nad ulicą Teatralną teraz? To jest nad ulicą Teatralną jesteśmy. Nie jesteśmy nad ulicą Teatralną, jesteśmy, to znaczy jakbyśmy tam poszli, to byśmy byli nad ulicą Teatralną. Sekundę. Ale przepraszam, jeszcze tu otwórzmy drzwi, Pani Krzysztofie. Żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. No patrzcie, tutaj jest duża scena, tak? Tutaj już to wszyscy są, duża scena przeznaczona jest. I to tak wygląda. Ciemno, ciemno. Tu jest, proszę Państwa, no chodzi o to, że ten ciąg komunikacyjny ma być właśnie taki. Tak, duża scena, palarnia i apteka, wszystkie obiekty będą połączone. Słuchajcie, ja tu byłam 6 marca ostatni raz, a Splendor Gedanes chyba wręczaliśmy. Tak, to jeszcze, no. Jeszcze to był ostatni raz, kiedy byłam w teatrze. Graliśmy tutaj, proszę Państwa, jeszcze no, przed zamknięciem, żeby to tutaj mogliśmy zrobić w maju. A nie, później byłam na tej szkółce wątkowskiej. Spoko. Witamy!